jak potężnemu Bogu służymy. To są słowa, których nigdy nie powinniśmy tylko mamroczeć, ale deklarować, ogłaszać. Kiedykolwiek życie wydaje się trudne, mimo to zawsze powinniśmy wziąć pod uwagę, jak wielkiemu Bogu służysz. Kiedykolwiek patrzysz na górę, która wydaje się zbyt wielka, aby ją przesunąć, pamiętaj, że służysz Bogu, który jest w stanie ją przenieść, bo służysz potężnemu Bogu. Kiedykolwiek słyszysz od lekarza diagnozę, której miałeś nadzieję nie usłyszeć, musisz pamiętać, że Bóg, któremu służymy, był, jest i obiecał, że będzie także Twoim uzdrowicielem. Dlatego pamiętaj, jak wielkiemu Bogu służymy. Jedną z rzeczy, która jest dzisiaj wyzwaniem dla wielu, jest fakt, że kiedy Jezus przyszedł na ziemię, powiedział, że jesteśmy tutaj solą i światłem, że służymy Bogu, który nie może upaść, bo On jest wszechpotężny, który zawsze czyni dobrze. Kiedykolwiek na Niego zawołasz, On objawi Tobie wspaniałe rzeczy, o których nie wiesz. Kiedy pomyślałbyś, jak wiele zajęło każdemu z nas, aby być w miejscu, w którym dziś jesteś? Gdybyś pomyślał o tym, co mówią Hebrajczyków, że Jego Słowo jest żywe, skuteczne i pełne mocy. Kiedy zrozumiesz, że każdy jeden detal, szczegół i wszystko, co wydarza się na świecie, Bóg ma moc, aby to użyć i obrócić ku dobremu. Wtedy nie ciężko jest zrozumieć, jak potężnemu Bogu my, Jego dzieci, służymy. On jest tu, teraz, patrzy na Ciebie. On zna i policzył każdy Twój włos. On zna Twe imię, On zna Twą potrzebę. On widział Twój problem na długo, zanim on się pojawił. I już czynił plany i przygotowania, aby pomóc Tobie go rozwiązać. Bo kiedy się modlisz, On się wysłuchuje ponad to, o czym możesz pomyśleć lub nawet sobie wyobrazić. On otwiera niebo, wylewając na Ciebie błogosławieństwa, których sam nie umiesz unieść. Bo kiedy świat staje przeciwko Tobie, większy jest Ten, który jest w Tobie, niż Ten, który na świecie. Podczas gdy Twój wróg uszykował już broń przeciwko Tobie, Bóg powiedział, żadna broń uknuta przeciwko Tobie nic nie zdziała. Kiedy wróg nachodzi na Ciebie z różnych stron, Biblia mówi, że oni nadejdą jedną drogą, lecz będą uciekać siedmioma innymi, ponieważ Bóg dba o swoich w godzinie, kiedy go potrzebują. Jego ramię nie jest zbyt krótkie, aby cię nie dosięgnąć. On nie utracił swojej mocy, więc kiedy będziesz deklarować imię Jezusa, wtedy każda twoja dolina przerodzi się w wyżynę, a każda kręta droga zostanie wyprostowana, ponieważ nasz Bóg króluje, panuje, ponieważ nasz Bóg jest wszechpotężnym Bogiem i On jest godzien, aby go czcić. Jak potężnemu Bogu służymy. To nie Twój alarm Cię dzisiaj obudził, ale sam Bóg, który jest wspaniały i potężny. Kto postawił słońce i księżyc, abyś mógł na nie spojrzeć? Nie jakiś naukowiec, ale wszechmocny Bóg. Kto jest tym, który szepcze do Ciebie poprzez delikatny powiew wiatru? Kto jest tym, który ustanowił ten czas, abyś żył tu na ziemi? Kto jest tym, który w tej chwili Cię dogląda, dba o Ciebie i który wie, że w tym momencie o Nim słyszysz? Pamiętaj, że On uczyni drogę jutro, pojutrze i następnego dnia. On da Tobie siłę i umocni Twe kroki. Nikt, jak tylko nasz wspaniały Pan. Kościele, jak potężnemu Bogu służymy.